Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli pytania od widzów, pytania, które zadajecie w ciągu tego tygodnia, w ciągu ostatniego tygodnia na DNRynków.com i te pytania. Które zadajecie w trakcie trwania programu DNA Rynków na żywo. Na jedne i na drugie pytania odpowiadam dokładnie w tym programie o wszystkie kwestie ekonomiczne, gospodarcze, inwestycyjne, które chcielibyście zapytać. Śmiało, teraz można je poruszać. Co więcej, w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyszło bardzo dużo pytań o e, wprowadzenie swego rodzaju cyklu ekonomicznej e, układanki, ekonomicznej edukacji, bo zaczynamy nowy rok szkolny i warto byłoby się z tej ekonomii podszkolić. I w związku z tym próbny odcinek takiego KIPKOM and Learn Economy, czyli spokojnie to tylko ekonomia. I dokładnie w tym krótkim, zajawkowym odcinku powiemy, czym jest właśnie tak ważny indeks PMI. A za chwilę przejdziemy do pytań od widzów. Jeżeli chodzi o indeks PMI, to dokładnie jest to nic innego jak informacja o tym, jak zachowuje się. Przyszłość, jak może się zachowywać przyszłość danej gospodarki, czyli innymi słowy, to indeks menadżerów logistyki. To dokładnie menadżerowie wypełniają ankietę i pokazują, gdzie faktycznie widzą perspektywy gospodarki. A więc, jest to ankieta, którą przeprowadza agencja Reuters i która zawiera sześć bardzo ważnych składowych odnośnie nowych zamówień, odnośnie pracy, odnośnie tego, co się dzieje z produkcją, zatrudnieniem i ewentualnie z cenami, które płacą ci właśnie menadżerowie do spraw logistyki. Najważniejsze dla nas, dla interpretacji tych danych, to informacja o dwóch sektorach, bo sektor usług i sektor produkcji to dwa różne sektory. Jeżeli chodzi o gospodarkę, indeks PMI osobno opisuje sektor usług i osobno opisuje sektor produkcji so, to są dwa różne indeksy. No a na sam koniec najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o indeks PMI, to interpretacja i tu bardzo. Miła własność tego indeksu. Wszystko powyżej 50 punktów to znaczy, że jest dobrze. Wszystko poniżej 50 punktów to znaczy po prostu, że jest słabo, czyli jest spowolnienie gospodarcze i tym się należy martwić. Spowolnienie. I ożywienie, a wszystko rozgraniczone barierą 50 punktów, to dokładnie bariera indeksu PMI. Jeżeli mielibyście prośbę o wyjaśnienie innych wskaźników, proszę śmiało pytać i proszę pisać do DNA Rynków. A teraz już możemy przejść do drugiej części programu, czyli dokładnie do części pytań od widzów, które zadaliście właśnie w ciągu ostatniego tygodnia na DNARynków.com, no i do tych pytań, które zadaliście na żywo. Prośba do reżyserki o podrzucenie pytań. I co widzimy? W jaki sposób stopy procentowe wpływają na stopy zwrotu z inwestycji na rynku walutowym? Czy lepiej jak stopy procentowe są niższe, czy wyższe dla danej waluty? No i tutaj bardzo prosta odpowiedź na pierwsze pytanie, jak stopy procentowe wpływają na rynek walutowy. Jeżeli jedna waluta jest oprocentowana wyżej, a druga jest oprocentowana niżej, to ta różnica to są tak zwane punkty słopowe. Jeżeli kupiliśmy walutę oprocentowaną wyżej, to te punkty będą dla nas, czyli będziemy na tym troszeczkę zarabiali, ale jeżeli kupiliśmy walutę, Tańszą, a pożyczyliśmy walutę droższą na rynku walutowym, to niestety te punkty słapowe, tą różnicę będziemy musieli my płacić dla naszego brokera. Ale to na rynku walutowym. Ale jeżeli chodzi o ogólnie o rynek walutowy na całym świecie, a nie foreksowe inwestycje, to Wybrałem specjalnie dla Was taki konkretny przykład. Kurs funta do euro, a na dole różnica stóp procentowych funta i euro. Czyli innymi słowy, na górze jest normalny kurs walutowy, na dole różnica. Jakie było oprocentowanie funta, minus to, jakie było oprocentowanie w danych latach, w ostatnich 15 latach, oprocentowanie. Europejskiej waluty i jeżeli chodzi o rynek walutowy i stopy procentowe to powiązanie jest bardzo proste, im wyższe jest oprocentowanie danej waluty, czyli dokładnie w tym miejscu wyższe oprocentowanie funta, no to automatycznie ten funt ma duże szanse się umacniać. To nie jest przełożenie jeden do jednego, ale tak na ogół jest, jeżeli stopy procentowe w danej walucie spadają, czyli dokładnie tutaj funt jest oprocentowany coraz niżej, no to i wartość funta będzie sobie spadała i innymi słowy tak to będzie się kręciło. Jeżeli tylko będzie waluta oprocentowana wyżej, to będziemy mieli automatycznie ją o wyższej wartości. jeżeli będzie oprocentowana niżej, to będziemy mieli oprocentowaną, to będziemy mieli ją wartą mniej. Stoła procentowa tym wyższa. To tym wyższa wartość danej waluty, choć e, trzeba pamiętać, że te przełożenie tyczy się dwóch równorzędnych walut. Jeżeli będziemy porównywali silnego dolara i bardzo słabe jakieś amerykańskie peso, e, argentyńskie peso, to niespecjalnie te waluty procentowe zmiany będą miały znaczenie. Takie jest powiązanie stóp procentowych i walut, a więc e, zobaczmy, o co jeszcze pytaliście w ostatnim tygodniu. Jak zachowa się kurs dolara w najbliższej przyszłości? Dolar faktycznie zmienia się dość solidnie, jeżeli chodzi o ostatnie kilka tygodni. I dokładnie dla Was, specjalnie na tym wykresie, dolar do złotego, czyli to jaki jest kurs dolara w złotych. Obecnie mamy dokładnie 3 złote i 20 groszy. No i choć ostatnia zmiana może robić faktycznie wrażenie, bo to blisko 20 groszy, jeżeli chodzi o zmianę, Choć sama skala może robić wrażenie, to proszę zobaczyć, że takie zmiany widzieliśmy już tutaj, taką zmianę widzieliśmy tutaj, a czasami złotówka bardzo mocno się e, umacniała, czyli po prostu zyskiwała na wartości. Więc takie zmiany w tym przypadku nie są absolutnie niczym nadzwyczajnym, a na najbliższy czas myślę, że można oczekiwać niestety przynajmniej utrzymania, niestety dlatego, bo jak ktokolwiek chce kupić dolara, to już nie kupi go tak tanio, ale niestety można oczekiwać przynajmniej utrzymania tego poziomu. A więc gdzieś okolice tego 3 zł, 10 groszy na dole, 3 zł, no, 30 groszy na górze to gdzieś ten pułap, gdzie się będziemy kręcić. Dlaczego aż tak szeroki przedział? No, z bardzo prostego powodu. W Stanach Zjednoczonych za chwilę skończy się drukowanie pieniądza, więc dolar może być mocniejszy. A dodatkowo w Polsce ma być obniżona stopa procentowa, więc w związku z tym złotówka ma być słabsza. No i dodając do tego standardowe rynkowe perturbacje, mamy 3,30. 30 przedział, gdzie można zobaczyć dolara do końca roku. To szeroko, ale proszę pamiętać, że prognozy walutowe są najbardziej skomplikowane i najbardziej nietrafione, jeżeli chodzi o perspektywy dla analityków. No to to jest kurs dolara. Zobaczmy, o co jeszcze pytaliście w ciągu ostatniego tygodnia. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście złoto. Czy warto inwestować w złoto? Złoto, proszę Państwa, to bardzo wdzięczny temat. O złocie praktycznie w każdym odcinku DNA rynku wspominamy i są o nie pytania. A więc teraz przygotowałem się, przygotowałem wykres ceny złota. I widzicie dokładnie wykres ceny złota w skali ostatnich trzech Lat. Widać też wyraźnie, że cena złota, tu w kolorze złotym, bo jak, a jakżeby innym, właśnie w skali ostatniego no, dwóch lat spadła solidnie i to spadła o 40%. To jest dokładnie ta czerwona linia. I my wtedy cały czas mówiliśmy, że złoto nie jest dobrą inwestycją, to było w DNA rynków, a teraz myślimy o inwestowaniu w złoto, w złoto tylko pewnie dlatego, że ostatnio ten wzrost od dołka sięgnął około 10%. Czy w związku z tym, z tym małym odbiciem i tym dużym spadkiem, warto inwestować w złoto? Moim zdaniem na razie, w tej chwili, po prostu wyraźnie i zwyczajnie nie. Dlaczego? Inflacji jeszcze nie ma, jeszcze wszyscy nie rzucają się na surowce. No i co ważniejsze, jeszcze chyba nie nadeszła z moda na inwestowanie w złoto. Moda, która była, moi drodzy, dokładnie tutaj 2011-2012. To było nic innego jak moda na inwestowanie w złoto. I tak samo jak moda na słomkowe kapelusze, tak samo jak moda na laczki czy klapki. W końcu też. Powróci moda na inwestowanie w złoto, ale ta moda jeszcze nie będzie w tym roku. Zatem ze złotem czekajmy. Jak ktoś chce, to niech kupi sobie sztabkę albo jakąś chociażby małą bulionówkę i się cieszy złotem w swoim pr prywatnym, prawdziwym portfelu, a nie w inwestycjach. Bo na razie na złoto wystarczy patrzeć, a nie trzeba specjalnie w nie inwestować. Zatem te trzy pytania i wytłumaczenie wskaźnika PMI już za nami. A teraz pytania, które zadaliście na żywo w trakcie trwania tego programu. Więc prośba do reżyserki o podrzucenie pytań. I o co Państwo pytają? Witam serdecznie. Czy eskalacja konfliktu na Ukrainie, zapowiedzi nowych sankcji na Rosję, e, choć Czechy i Słowacja grożą wetem, najprawdopodobniej problemy gazowe w okresie zimowym nie wywołają w tym i w kolejnych tygodniach korekty w Stanach? E, eskalacja konfliktu na Ukrainie przyniesie problemy dla polskiej gospodarki, dla całej europejskiej, bo sankcje będą do, dotyczyły i uderzały i w jedną, tą zachodnią, i w tą wschodnią stronę, jeżeli chodzi o gospodarki europejskie i tą rosyjską. Tyle tylko, że gospodarka amerykańska jest trochę w oderwaniu. Od tych wszystkich problemów. Tam jest w tej chwili gospodarka produkująca największą ilość, eksportująca największą ilość ropy naftowej na świecie. Tam jest ta amerykańska rakieta, którą widzieliście w części prezentacyjnej DNA rynków, i dlatego spodziewałbym się, że jeżeli chodzi o eskalację konfliktu, to może to zaszkodzić Europie i Rosji. Widzieliście też ostatnio, że ostatni tydzień to na rosyjskiej giełdzie wyraźna przecena, na ukraińskiej giełdzie również, a i Polska giełda nie zachowuje się najlepiej od czasu zaostrzenia konfliktu rosyjskiego. Ukraińskiego. Więc jeżeli coś wywoła korektę w Stanach, to raczej nie napięcia geopolityczne bezpośrednio, a co najwyżej pośrednio, bo będą świetnym pretekstem do zejścia z tych bardzo wysokich obecnych poziomów. A jeżeli chodzi o zimę, to oczywiście tak, problemy gazowe na pewno się nawarstwią, więc to również będzie solidny i kolejny problem dla polskiej i całej europejskiej gospodarki, w tym również oczywiście niemieckiej. A więc jeżeli chodzi o geopolitykę, trzeba być bardzo czujnym. Inwestorzy muszą to obserwować, to jest czynnik ryzyka. Zobaczmy, o co jeszcze pytaliście w DNA Rynków, dokładnie w trakcie trwania programu. Karpiak pytał jak jest tak źle w Europie, to dlaczego DAX rośnie? Ostatnio o kilka procent, panie Pawle. Słuchajcie, to nie jest tak, że jeżeli sytuacja w Europie się pogarsza wskaźnikowo, to od razu indeksy będą leciały na łeb, na szyję. Nie, nie, nie. To się dzieje dużo bardziej spokojnie. Widać, że DAX zachowuje się, ten niemiecki indeks, dużo gorzej od amerykańskiego no i ogólnie cała Europa zachowuje się Gorzej, a to, że czasem on podskoczy o parę procent, to jeszcze nic wielkiego. Część inwestorów liczy na dodatkowe drukowanie pieniądza, część liczy na obniżkę stóp procentowych, część liczy, że słabe euro będzie mogło wspomagać niemiecki eksport, a więc argumentów za tym, aby faktycznie było trochę lepiej na niemieckiej giełdzie, trochę się znajdzie. A więc w związku z tym też trochę inwestorów inwestuje swoich pieniędzy właśnie na tych e, trochę wyprzedanych rynkach. E, te zmiany o kilka procent zupełnie nas nie interesują, nas interesują trendy, i to o tych trendach właśnie w DNA rynków mówimy. E, stąd więc niewielkie zmiany na dax e, Zobaczmy o co jeszcze pytaliście e, w trakcie trwania programu DNA Rynków. Miki pyta, swoje rozważania opiera Pan na danych ekonomicznych, co bardzo mi się podoba. Dziękuję serdecznie, właśnie po to jest DNA Rynków. W niesprzyjającym roku chciałbym wyjść z gotówki i długu. Moja koncepcja to baza raczej stabilna, globalne stabilnej alokacji, zgadza się, jest taki fundusz i coś, co przyniesie zyski. Globalne spółki dywidendowe, może Stany Zjednoczone i Azja, co Pan na to? Świetny pomysł, jeżeli chodzi o część stabilną, no to taka dywersyfikacja na cały świat jest jak najbardziej ok, część agresywna, może być w tej chwili w Stanach. Dane gospodarcze przemawiają za Stanami, a spółki dywidendowe to nadal bardzo modny temat, więc te dwa połączenia wydają się jak najbardziej e, słuszne. Przy czym trzeba pamiętać o proporcjach. Jeżeli ktoś jest bardziej zachowawczy, to warto trzymać się tej części stabilnej, a jeżeli ktoś chce bardziej ryzykować i liczy się z ryzykiem korekty, wtedy Stany Zjednoczone i nawet ta nowa Azja, bo tam oczywiście też sporo chętnych, jeżeli chodzi o inwestowanie. Te rynki wschodzące w Azji właśnie też przyciągają. Kapitał, a więc pomysł bardzo dobry. Zobaczmy, o co jeszcze? Pytaliście w DNA rynków. Panie Pawle, poniedziałek DNA i czwartek BCC to za mało, proszę o codzienne komentarze rynkowe, przecież może to robić pana sztab. Oczywiście, proszę Państwa, i oczywiście, moi drodzy, bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie wyrażone przez większość, czemu nie wprowadzimy codzienne komentarze? Tyle tylko, że trzeba mieć świadomość tego, że codziennie na giełdach i na gospodarkach i w gospodarkach nie dzieje się znowu aż tak dużo. Są momenty przełomowe, są momenty ciekawe, ale tak każdego Dnia czytając o tym, co się dzieje na rynkach, można trochę popaść w znudzenie, a więc ten razie poniedziałkowe i czwartkowe spotkania zostają. Jeżeli będziecie mieli prośbę i potrzebę więcej, dajcie znać na DNRynków.com i na pewno wprowadzimy nową formułę sposobów i pomysłów na komunikację, inwestor i rynek jest bardzo dużo, a my tą lukę z chęcią. Wypełnimy, a więc już wiemy, co zrobić. Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, e, prośba tylko o zgłoszenie tego i e, zgłaszanie pomysłów. I próśb, że faktycznie coś takiego jest potrzebne. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało. Paweł Mataj, to pytanie już ostatnie. Jaki będzie kurs euro? Dziękuję za odpowiedź. No, na pytanie, jaki będzie kurs euro, można zawsze odpowiedzieć, to zależy. To zależy w jakim okresie i co się będzie działo na rynkach. Na ten moment wydaje się, że obecnie to, co widzimy na rynku, czyli te 4 zł, 20 groszy za euro, to poziom mniej więcej OK. OK dla Europy, OK dla polskiej gospodarki i wszyscy importerzy i eksporterzy cieszą się z tego bardzo. To poziom, który nie zmienia za bardzo inflacji, to poziom, który nie wpływa na konkurencyjność polskich eksporterów. A więc, gdzie ten kurs będzie, sporo zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale tu również spodziewałbym się, że ten kurs gdzieś w okolicach 4 zł, 10 groszy lub 4 zł, 35 groszy, czyli rekordów z, ostatnich, hmm, z ostatniego półtora roku się absolutnie ten kurs zatrzyma. I ten przedział jest dla nas obowiązujący, jeżeli chodzi o koniec 2014 roku. Na razie złoty bardzo, bardzo stabilny, jeżeli chodzi nawet o tą zmienność, którą możemy obserwować na innych parach walutowych i w związku z tym należy się tej ograniczonej zmienności trzymać. I to wszystkie pytania, jak widzę, w tym odcinku DNA Rynków. Zatem serdecznie dziękuję za uwagę, serdecznie dziękuję za aktywność widzów i oczywiście zadawajcie pytania na dnarynków.com. Na pytania, które tam będą padały, odpowiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków. A tymczasem samych udanych inwestycji i do zobaczenia w kolejnym odcinku